A dzisiaj w naszym radiu, ponieważ mówimy w Radiu Conchita, ponieważ mówimy o tym, że tutaj w Polsce mają mało psychologii, no to zrozumiałe jest, my jesteśmy cierpliwi, że ktoś może się dąsa, że ktoś jest wściekły, że ktoś ma handrę, no że jest zły, czy może na nas, no to my to rozumiemy, że ludzie mają mało psychologii, ale Jezus służył pomocą. Jezus był wspaniałym nauczycielem. Jezus Chrystus był wspaniałym psychologiem. Spojrzał się, tylko popatrzył się. Jak nawet się nie musiał patrzeć, bo nie wypada, ale w rozmowie, prawda? No to widać, kto jakie ma potrzeby. Gdy nadaje nasze radio, to KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, kto jakie ma potrzeby i jak danej osobie możemy pomóc danemu człowiekowi. Także proszę Państwa, buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Co tam dalej? Łaską Twojego prawa. Wybrałem drogę prawdy, pragnąc tych drogów. Droga prawdy. Zawsze mówi się u Świadków Jehowy, że jesteśmy w prawdzie, a albo u tych badaczy pisma świętego, że żyła, była i umarła. W prawdzie. Przeżyła 48 na przykład lat, prawda? No, także widzicie Państwo. To jest coś ciekawego. Jego imię wielkie jest w Izraelu. Salem wznosi się przybytek jego, a na Syjonie jego mieszkanie. Tam zdruzgotał strzały łuków, tarcze, miecze i zbroje. Ty jesteś pełen światła i potężniejszy od gór odwiecznych. Najwaleczniejsi stali się łupem, sen ich ogarnął, bezwładnie opadły ręce wojowników. A twoje groźby, Boże Jakuba, rdwanie konie zamarły bez ruchu. Jesteś straszliwy i któż ci się oprze, gdy gniew twój się obudzi. Z nieba ogłosiłeś wyrok, zamilkła stworzona ziemia. Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu i ocalić poniżonych tej ziemi. Bo nawet gniewny ludzi przyniesie ci chwałę. A ci, których gniew nie dotknie, będą obchodzić Twe święto. Składajcie, wypełniajcie śluby. Ty też mam taki telefon, że jak piszę numer, to pisze mi numer, czyli namba. Namba. Panu, który poskramia pychę z książek. Jeszcze tłumaczy. Radio Conchita, to KFM Euro Conchita. Barbie Baby Langstrom Extra. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jeśli zmartwychwstaliście z Chrystusem, szukajcie tego, co jest w niebie. Alleluja. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Wyrzućcie stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności. Kwas złości, kwas przewrotności. Państwo zobaczą, że ludzie, którzy, jak im się wydaje, zaszli bardzo wysoko, to mają w sobie kwas złości mimo wszystko i kwas przewrotności. Także do przewrotności to mówią, że oni są bardzo mądrzy, inteligentni, bo jak uda się kogoś okraść, czy jakieś bogactwo zdobyć drogą krętaczą, jako salcesony, no to to, że oni są górą, a to nie wolno tak mówić. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra, proszę z nami pozostać. Będziemy teraz omawiać aspekty psychologicznego, rozumnego człowieka, który omijając pewne takie problemy, które stają na jego drodze, może się pozbyć dalszych, jeszcze innych, prawda? Takie przeszkody. Może się pozbyć dalszych problemów. Także buziaczki, no i że proszę jeść kaczki.